Bonjour mes amis! Dzisiaj pokażę Wam totalny mój comfort food, jak właśnie wracam z pracy. Oglądajcie dalej. Pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał, jak jeszcze tego nie zrobiłeś, albo się tutaj wpadłeś przypadkowo i zajrzyj koniecznie na mój profil instagramowy. No i teraz uwaga, bo to będzie naprawdę prosty przepis. Mega prosty. Chyba to jest najprostszy przepis ever na tubę smaku, czyli u mnie na kanale. Po prostu ekipa mnie zapyta, zrób po prostu kanapkę, którą uwielbiasz jeść w domu. I powiem Wam tak, najprostsze rzeczy są najlepsze. Nie jest to tania kanapka. Dlatego, że będziemy mieć stek wołowy, dlatego, że będziemy mieć jedną z moich ulubionych ser właśnie pleśniowego niebieski, Roquefort. No i tutaj mam jeszcze dobrą, domową ciabatę, czyli i kawałek masła. Już włączyłem piec, tylko żeby pogrzać właśnie ciabatę na chwilę, czyli ją dodaję do piekarnika, żeby była cieplutka. Teraz zobaczcie, że to jest naprawdę bardzo prostą rzecz. Oczywiście te składniki, tak jak wspomniałem, no nie są tanie, ale bardzo często jak wracam z trasy, to wieczorem zamiast jeść jakiegoś kabanosa, robię taką kanapkę w domu. Zamiast ciabaty można spokojnie to zrobić na bazie bagietkę. Czyli tak, pogrzewam patelnią grillową. Mam tutaj kawałek masła, czyli smaruję kratę i oczywiście pozostałe masło to dodam jeszcze go, ale na koniec. Biorę steka i doprawiam solą z obu stron. Oczywiście ten przepis możesz zawsze modyfikować po swojemu. Jeśli uważasz, że on jest za prosty, dodaj i pomidor, i cebulę, i sałatki, co chcesz. Ja pokazuję kanapkę, którą uwielbiam robić, jak wracam gdzieś z pracy, gdzieś z trasy, że jestem głodny. Ja bardzo często w ogóle mam steka, który jest pod próżni właśnie u mnie w lodówce lub po prostu inne mięsa. I uwielbiam to jeść, to jest naprawdę przepyszne. Czyli podstawowe rzeczy, przypominam, jeśli nie widziałeś ten film, który jest tutaj, jak właśnie zgrillować dobrze mięso wołowego. Po pierwsze, mięso musi być w temperaturze pokojowej. To jest bardzo istotne, żeby mieć właśnie ten stan smażenia, który najbardziej chcesz. Jeśli to będzie stan smażenia mocno wysmażony, to nie będzie problem, ale jeśli chcesz mieć bleu, albo na przykład krwistego, albo medium rare, to temperatura mięsa musi być temperatura właśnie pokojowa. Pogrzewałem patelnię grillową i teraz położę stek, który doprawiałem solą i go nie dotykam. Nie dotykam go przez najbliższe około 2-2,5-3 minuty. To zależy, jak właśnie chcesz mieć stan smażenia mięsa. Następne, dużo ludzi mówią, że nie wolno w ogóle solić mięso wołowego. Ja się z tym nie zgadzam, dlatego że po prostu sól zostaje na zewnątrz, nie wchłania się do środka. Teraz dodając sól, wysuszam mięso z zewnątrz i wtedy soki nie uciekną. Bardzo jest istotne zapamiętać, że musimy używać te chipsy. Nie wracamy mięso wołowego lub innego mięsa w trakcie smażenia z pomocą widelcami. Dlatego, że jak nakuwamy mięso wołowego, to po prostu mięso puści swojego soki. Rzecz, której będę dodawał, jak odwrócę mięso, to jest właśnie resztę masła, które tutaj mam. I będę dodawał do picia właśnie mojego steka dużo, dużo, dużo masła. Pamiętaj o tym, że to musi być bardzo mocno rozgrzewane, bo jeśli to nie będzie rozgrzewane, to po prostu mięso wtedy dostaje szok termiczny i zaczyna się kleić na to. A po pierwsze, możesz się skleić, a teraz, jeśli ja bym to za mocno poruszał, za często poruszał, to po prostu będę wyrywał mięso. Jak mięso będzie dobrze zgrillowane, ona automatycznie będzie się też odklejała właśnie od patelni. Czyli na razie nie dotykam. Tak jak wiele razy mówiłem, ale powtórzę, bo jeśli nie zasubskrybowałeś mój kanał, co gorąco Ciebie polecam, to jak sprawdzasz stan smażenia mięsa wołowego dzięki dotyku? Położymy palec wskazujący na kciuku i naciskamy tutaj. Tutaj mamy miękkość, delikatny i to jest stan smażenia mięsa bleu. Bleu jest przedkwistego. Zmieniamy palec i dotykamy, nie naciskam, tylko dotykamy i znowu tutaj naciskam. Jest to konsystencja mięso kwistego. Następny palec czuje automatycznie, że tutaj w poduszka jest bardziej twardawa. Jest to ścięte mięso jako właśnie średnio wysmażone. Ostatni palec zdecydowanie jest bardziej twardawy tutaj. Jest to konsystencja mięso wełowego, uwaga, mocno wysmażone. I odwracam mięso. I znowu przez 2 minuty nie dotykam i dodaję właśnie masło rozpuszczone
i po prostu w tej chwili masło, kazeina delikatnie się prażyła i mamy taki zapach całej kuchni, takie właśnie jak orzachy laskowe. I dodaję cały czas, oczywiście to jest bardziej skomplikowane, to robi z pomocą patelnią grillową na wierzchu. O, zobacz jak piękne. Masło nie jest przypalone, on jest migdałowy, jak widać po kolorze tej piany na górze. I cały czas dodaję na mięso rozpuszczone masła. Stek już wystarczający według mojego stanu smażenia smażony. Położę go tutaj, ale musi odpocząć. Mięso musi zawsze odpocząć wcześniej niż jak będziemy ją pokroić albo jeść. I teraz, zobacz, ona jest ciepła. I w związku z tym biorę teraz kilka kawałki roquefortu, który dodaję na wierzchu. Pod wpływem temperatury ten roquefort będzie po prostu delikatnie się rozpuszczał. Biorę część roquefortu, który jest najbardziej miękkawy i smaruję po prostu mięso wołowego z roquefortem. Jedną rzecz, która jest bardzo ważna, w tym etapie to jest pieprz świeżo mielony na wierzchu. Sporo tego pieprzu, nawet nie tak super mielony. O, piękne. I teraz we Francji się robi tak, że jak mamy koniec właśnie roquefort, dodajemy troszeczkę masła i z pomocą widelcem pognatamy masło od razu z roquefort. Robimy to tak, dlatego że wtedy roquefort nie jest taki intensywny. To jest sposób, żeby właśnie zachęcać dzieci we Francji, żeby polubili roquefort. On jest nie taki słony, bardziej delikatny i on super będzie się smarował. Ok, i teraz obcinam ciabatę, która jest jeszcze gorąca w środku. Widzisz, dym leci. I z pomocą łyżki smaruję. Kolejną rzecz, której bardzo, bardzo polecam i teraz jak ktoś się z dietetykiem mi powie, co on robi, ale uwielbiam, biorę troszeczkę masło ze smażenia. I też, tutaj do środka. No i teraz mówisz, a to dlatego on ma taki boilerek w przodu. Tak jest, to dlatego. No i teraz bierzemy po prostu naszego steka, pokroimy go w mieście kawałka. Zobacz, jaki on ma piękny stan smażenia mięsa. O, jest taki różowiutki, piękny, piękny. I teraz naraz bierzemy po prostu nasze mięso, wkładamy go tutaj do środka, to dla mnie, wybacz to. I oczywiście ten sok z mięsa jeszcze, dodajemy na górze. No i najlepszy czas, przyznajcie się, że ja jem mięso albo rare, albo bleu, albo nawet to zależy jakie kawałki mięsa wołowego, czasami medium rare. Tutaj jestem właśnie w takim rare bleu, uwielbiam. Czyli bon appétit. Mamy tutaj pyszny naprawdę smak, bo mamy soczyste mięso. Mamy oczywiście smak masła, ale też mamy roquefort. Mamy krupiące właśnie ciabaty. Ja dzisiaj kupiłem ciabatę, bo nie znalazłem fajną bagietkę. Nie miałem czasu po prostu pójść do mojej ulubionej właśnie piekarni. Czyli to jest naprawdę totalny mój comfort food, jak wracam z trasy. Gorąco polecam, żebyście zrobili ten właśnie przepis. A tymczasem, papa, do zobaczenia, bo ja skończę to zjeść. Smacznego.